Hej, hej, witam was moi kochani w kolejnym odcinku z W46, W47. Dzisiaj fantastyczne newsy, bo po pierwsze będzie dzisiaj 20 kręceń, ha, 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 udało się. A drugi fantastyczny news, no fantastyczny dzień dzisiaj, zlaliśmy w petach wszystkich możliwych spamerów. I spamer numer 1, i Wahoo spamer GSM, no po prostu nubów zlaliśmy wszystkich spamerów. Fantastyczny dzień. Cóż może być lepszego od zlania spamerów serwerowych? No zlania naganiaczy, no. Że tu już tych naganiaczy to już chyba nie ma, bo już pomarli. Naganiają już 30 innych serwerów, to nie ma jak tutaj zanaganiaczyć się. Ale na spamerów zawsze chętnie, także dzień z pobiciem obydwu spamerów to coś fantastycznego. Spam ta dalej, nuby. Już nawet nie będę się tutaj, moi drodzy, wiecie, bo mógłbym się tutaj, wiecie, nawet... Po prostu nie chce mi się nawet, bo po prostu... Szkoda mi, nie? No, szkoda mi takich rzeczy, no, że... No, gościa ma 405 level, znowu na gry. On to tego gryfa kupuje, tylko jak go pokaże i się pośmieje z niego, że znowu na tygrysie siedzi. No ale no prawda jest taka, no 6000, 4300. No nie oszukujmy się, jak na wspaniałego gracza. Tu ma więcej, 4300 i no niecałe 800 powiedzmy. A tu ma mniej, 2500 mniej. No fantastycznie grzyby wydane na koncie, rewelacja, polecam. Polecam, szukamy nowego gracza i w międzyczasie bijemy czterogłową hydrę, bo jest szansa, że nam padnie. Także dzień fantastycznie się zaczął od zbicia, zakręć kołem fortuny 5 razy, no to czemu nie, rękawiczki, od zbicia dwóch spamerów i będą lucky coiny na W47, więc mam nadzieję, że będą epiki nam wylatywać tutaj z tych lucky coinsów. Fantastyczne rozmontowanie, tylko my jeszcze do kibla musimy coś wrzucić, Boże, co my wrzucimy do kibla? Jakiś epik pewnie, więc są sterylne sedesy, więc to rozmontujmy. Co tu ja to trzymam? Won mnie stąd. Co to za jakieś gówno ja tu trzymam? A nie, to musiało teraz z koła polecieć, dobra. Nie wierzę, że mnie takie gówno trzymał, moi drodzy, szanujmy się, może ja nie jestem mistrzem świata w tą grę, ale szanujmy się, oto do kociołka elegancko, to niech se siedzi, dobra, to do kociołka elegancko, no i wrzućmy coś do tego Kibelsona. Jako sterylne sedesy są, to wrzućmy epika, nie? Mamy tych kilka epików jeszcze, to se zarządźmy. No otwórz się, Boże, jakie to jest wkurzające w tej grze. I wzięło się, schowało. Otwórz się, no, przepraszam, za krzyki. Okej, ten pierścionek możemy schować do sprzedaży, a ten pierścionek wrzucimy tutaj do kibelka. O. Francja elegancja, jak to mówią. No dobra, zobaczmy co my tu mamy. Kołem dokręciliśmy do końca, jest dobrze. Kibel wrzucony jest bardzo dobrze. Złodziej. No i dobra, no pytanie, czy złodziej nam da dzisiaj jakieś fajne epiki. Może następnym razem. Jest taka szansa, że dostaniemy legendarne drewno. Epik? Okay. To kryształ może chociaż, co? Też nie. Okay. Dobra, dostaliśmy naszyjnik. Może być. Tylko, że my nie zrobiliśmy jednej rzeczy. Widzicie, ja się tak rozpędziłem z tym rzucaniem, że przecież nie zmieniliśmy tutaj na ulepszoną jakość przedmiotu. No. Jestem tak przyzwyczajony już do tego W50, że nie muszę się nic przebierać, nie? Co ja zrobiłem, to nie wiem, ale dobra. Dobra, jest jeden epik, to idziemy w to. Jak pech, to idziemy w to. Epik! Duszę, dobra. Także nie miałem tutaj zmienione, więc dostaliśmy tego nasiora troszkę gorszego. Znaczy, nie oszukujmy się, tak? Ten nasior nie zmieni nam tutaj oblicza tej ziemi, bo mamy legendarny nasior, więc to będzie gorszy nasior od tego, którego mamy. Ale jest nasior za 5 milionów, więc czemu nie? No właśnie, czemu czapki żadnej nie mam, żeby se tu schować? No nieważne. W każdym razie dostaliśmy całego jednego epika. Jest dobrze. Pocztę wam tutaj całą pokazałem. Pupila gilnynego walnęliśmy, mamy 19 inty, czy coś do kupienia tutaj jest? O, jest pota. No to kupujemy potę. O, epik.
Jedyne 15 grzybów. Na W50 bym brał, nie? Bo tani, nie? Bo 200 miliona to taniocha, nie? To bym brał pod kątem kibla, ale tu to nie, no tu to nie. Czy ja tą botę będę zakładał? To też już chyba nie, bo klatę mogłem jakoś wrzucić, a nie tam kombinować. Też już chyba nie, bo tutaj Zara mi wskoczy. Tu jeszcze 7 dni, więc będziemy mieli na 12 dni to, więc no nie potrzebujemy już więcej tej poty na wytrzymałość, przynajmniej na razie nie potrzebujemy ich aż tyle założonych, więc na razie trzymajmy to, wrzućmy sobie też tu tego epika, ale musimy tutaj zrobić jakieś porządki, bo mam takie dziwne wrażenie, że mamy tego za dużo śmiecia, to znaczy nie mamy za dużo. Pytanie, czy nie znajdzie się, o, na przykład jest fantastyczny pierścionek, można w końcu podnieść na 10, więc to jest fantastyczna dla nas wiadomość. Nie mamy tu jakiegoś złomu takiego taniego do rozmontowania, chyba nie? 1 900 000, 1 700 000, 800 000, no nie mamy. Na pachołach chyba też nie mamy, 2,5 miliona, 1 900 000. Widzicie, to trzeba tak niestety codziennie wszystko teraz przeglądać i to jest troszeczkę smutne, które do rozmontowania było odłożone, a które do czego. I czasem się gdzieś tam trafi jakaś robaczywka do wyjęcia, ale nie ma takich robaczywek, czyli to wszystko zostawiamy. Boże, daj klaty. Za tydzień wiedźma, więc no ja nie chcę tutaj tak wyrzucać. Tydzień przecipiemy na takim minimalnym plecaczku, bo za tydzień będzie znowu weekend wiedźmy, podobno z tego co piszą, więc wyczyścimy się znowu całkowicie do zera. Więc będzie dobrze. Będzie dobrze, panie Maćku. Dobra. To sobie zrobimy odbiór, budujemy kolejną kopalnię, już 17, moi kochani, już 17 kopalnia się buduje. A z drugiej strony bardzo ciekawa rzecz się tutaj dzieje, Drark, że zaczyna nam tutaj z tymi duszami troszeczkę podupadać będziemy, natomiast za tydzień znowu event dusz. Znowu, no, to słowo znowu to jest tak troszeczkę na wyrost, no bo dawno nie było, ale powiedzmy, że ponownie będzie event dusz. Więc ponownie napełnimy nasz magazyn i to dość sporo, bo... No, jeden atak chociaż, nie? Nic, nie ten? Szkoda. Było pytanie w komentarzu, czy tutaj mamy to osiągnięcie stwierdzy, że nie robię tych ataków. Tak, mamy tutaj osiągnięcie stwierdzy, gdzieś tutaj jest. Najedź tam 100 twierdz, nie. 5000 czegoś tam, czci gildii to nie. Gdzie jest te 5000 czci ten... 5000 czci pupili to też nie. No 5000 czci twierdzy, o jest. No, tu mamy króla królów, nie? A tu nie mamy, nie? Więc dlatego robimy tutaj ataki, bo tam mamy, a tu nie mamy, nie? A tu nie mamy, o 5000 twierdzy, król królów, nie mamy. Więc musimy robić, jeszcze nam sporo brakuje? Czy sporo? 500. Zobaczcie, tak leci nam po 1, po 2, po 3, już tylko 500, więc damy radę. Damy radę, robaczki. 8900, 3000, 300, 3200, 3300, 3400, 3500. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6, elegancko. Ataki zrobione, czyli rozmontowań już więcej nie mamy, do kupienia nic więcej nie mamy. Pocztę wam pokazałem, kołem zakręciliśmy, to idziemy na petory. Petory, czy będzie następny win? Czy będzie następny win w petorach? Zobaczmy. Mało inty dzisiaj, tylko 19, więc smutny dzień. Smutny dzień dla naszej inty, za to możemy sobie tutaj troszeczkę petów podkarmić. No ta woda będzie fajnie puchła nam. 5, w ogóle wszystkie pety w wodzie mamy, już dramat. A dlaczego nie wincie, Maćku? Dlaczego nie wincie, Maćku? No zobaczmy ten ostatni pojedynek. No nie wygląda to dobrze. Jeśli miałbym być szczerą dziewczyną. Jeśli miałbym być szczerą suczą, to nie wygląda to za dobrze. Ale nie ma peta z dupy, więc jest szansa. Nie ma peta z dupy, więc jest szansa. Szczerbun trochę mało zrobił. No, Szczerbun i Tyrek jednego hydrowira nie zabili. To smutne, smutny dzień. To smutny dzień w naszej rodzinie. Smutny dzień w naszej rodzinie. Smuteczek. Bida. Tragedia. Dobra, 18 inty tylko. Też smuteczek. Też smuteczek, ale za to mam wrażenie, że ziomek będzie śmierdział dzisiaj porządnie. No, 4 miliony, to już razem 9, to dobry smród.
14 milionów, no to dobry zawodnik. 14 milionów wbiliśmy już w ziomka, co śmierdzi i chyba to jest tyle. Nie, jest 58, moi drodzy. I 60, czyli jest progres. Czyli jest progres. Jest progres i to spory, paręnaście procent. Brawo Maćku, brawo Maćku. Co nam zostało? Przygodomat, rozmontuj recykling i wiedźma. Przygodomat, szykujemy się tutaj. Lada chwila, będzie klikane. I wiecie co, żebyśmy może nie przegapili, a weźmy to kliknijmy, bo i tak nie wbijemy levela w 3 dni. Weźmy sobie to kliknijmy, będzie jakaś tam infa, zobaczmy. Banshee, jeździec mroku, jakieś ciekawe potwory będą, czy nie? Nie widzę za bardzo, żeby było coś ciekawego. Takie sobie, 84 miliony, 53 miliony złota i 1759, więc możemy się tutaj przebrać i dobić sobie jeszcze 6 inty dzisiaj, nie? Więc dobry. Dzień, także odebraliśmy przygodomat, spokojnie, rozmontowań więcej nie zrobimy, bo nie mamy co rozmontowywać, no i tyle biednego naszego druida zostało. Zostaliśmy troszeczkę czci, także jesteśmy 128, Zuki, tak nisko, Zuki, ty tak zbijasz tę cześć? Czy ciebie tak zbijają? Czy Nikuś wrócił do gry i cię zbija? Czy ty sobie ułatwiasz te ataki i się zostawiasz taki rozebrany na później? Jak to z tobą jest, panie Zuki? Zuki, jak to z tobą jest? Czy my wszystko na druidzie mamy zrobione? Tak, no wygląda na to, że tak. Chodźmy tu. Chodźmy do naszego Magiera, bo Magier jest zadowolony, bo zakręci dzisiaj kołem 20 razy. 60 ponad milionów hydra, to jest dużo. Rozmontuj przedmiot kowala 3 razy, może być problematycznym zadaniem, ale zobaczmy, czy mamy jakiegoś epika. Mamy jakiegoś epika, to jest 2 miliony, więc to tu. A tego epika do kibla. Bo są sterylne sedesy, to się rozsedeśmy, nie? Tym bardziej, że musimy tutaj rozmontować 3 itemy do kowala, więc idealnie żeśmy zrobili questa. O, haps. Podoba mi się to. Mamy 313 milionów, to wiecie, że zapomniałem wczoraj wydać, nie? To wicie, towarzysze, że zapomniałem wczoraj wydać. Więc klikniemy sobie tak samo, moi kochani, ten. Klikniemy sobie tak samo, moi kochani, przygodomata, nie? Haps. Może tu będzie lepiej. Jest kapturnik, jest rój, więc już jest lepiej. No i widać, 76 milionów, 56 milionów, więc jest dobrze. Jak jesteśmy przebrani, to od razu pójdziemy na koło, ale najpierw walniemy sobie Da Silva Prilwę. Chodź tu Da Silva. Come on, Da Silva na Nere. Nerenbien, Kindergachen. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6. Jest elegancko, 10 ataczków też jest zrobionych, więc to, co nam zostało, to zobaczyć, czy warto było, moi kochani, 13 godzin robić te 200 lucky coinów. Zobaczmy, czy warto, czy coś dostaniemy za to w nagrodę, jakiegoś grzyba, jakieś złoto. Rozumiem, że drewno i kamień. Są 3 grzyby, świetnie. I drewno i kamień, rozumiem. I 3 miliony złota, rozumiem. Szczerze, gdybym wiedział, że takie będzie koło, to bym nie kręcił dzisiaj. Tak szczerze wam mówię, tak mówię szczerze, bez ogródek. Jakbym wiedział, że takie będzie koło, to bym nie kręcił dzisiaj. Po prostu bym nie kręcił, stwierdziłbym, a to se zakręcę innego dnia. Po prostu bym nie kręcił, jakbym wiedział, że taki będzie wynik koła. Bym wiedział, że taki będzie złodziej, to też bym nie kręcił. Dużo rzeczy bym nie robił, jakbym wiedział, jak jest, nie? Jakbym wiedział, że taka będzie awka, to bym nie kręcił awki, nie? No. No cóż można powiedzieć, co można powiedzieć, żeby nie strzępić ryja w tym temacie tutaj, chyba nie można nic powiedzieć, może chociaż portal zrobimy, 40 statystyk można było wbić, ale już tam pal licho, 23 miliony, 31 milionów, no 9 milionów progresu, w sumie lepsze to niż regresja, nie? Lepsze to niż regres, więc no, powiedzmy, że jesteśmy zadowoleni.
Co zostało nam jeszcze? Zawalcz z pupilami, zużyj awanturniczość, rozmontuj przedmiot, pozwól z wiedźmie zrobić las, ten, lasso. Obrońca był bardzo blisko już. O, zaraz spróbujemy sobie jeszcze obrońcę kliknąć. Zobaczcie, tak było blisko już. Tutaj ten krytyk za 15,5 mnie troszkę zabolał, bo gdyby nie on, to też by to nie wiem. Gdyby to był krytyk, to by nawet mnie nie bolało. Gawelo, kolejny Polak. Gawelo, Paweł i Gaweł mieszkali w kiblu i spotkali gdzieś moje światło i dostali łomot. Jacker zwany Jokerem? Nie, Jacka 66R. To jest Polak chyba, to jest od Jacka jakiś tam, kolega Jacka. Dobra, dostał łomot. Żartowniś mi wlepił mnie w twierdzy, 255 level mnie kradnie z twierdzy. Majątki, no dramat. Dramat. Biją mnie po nerach, biją bohatera, biją prądem. Ej. Dobra, pocztę wam pokazałem, kołem zakręciliśmy niestety, więc nakarmy te nasze bydlaki. 11 dni, aha, czyli już mam, możemy spokojnie tutaj raz, dwa, trzy i tutaj trzy. I tutaj trzy i wystarczy dwa do Paladonga i jeden do Rogunka. Trzy tutaj. No i dwa tutaj. Dobra. No i sprawdźmy ten ostatni. 822 karmienia koleżka ma w wodzie. To nie wygląda na uczciwy pojedynek. To wygląda na uczciwy wpierdziel, tym bardziej, że jest Posejdon z dupy. Jak widzicie, Posejdon, Hydrowir, Posejdon, więc jest Posejdon z dupy, czyli przegraliśmy. No. Czy coś kupujemy tutaj? Kłopotka na intę kolejna, niesamowite. Dobra, wbijmy te 37 inty dzisiaj, co? Wbijmy je, niech będzie już. Bo znowu zapomnę, dobra, ta pota tu. Tu też poty, beryle, boże, ile my tego mamy wszystkiego, skarbów, lasu, tyle, że hej. 1 300 000 bez kryształu to się nie nadaje na rozmontowanie. 1 600 000 bez kryształu też nie, 600 000 dobre rozmontowanie, dlaczego tego nie rozmontowałem? To się nadaje dobrze na rozmontowanie, 600 000, 115 kryształu, dobre rozmontowanie. No i resztę rozmontowań nie mamy i zgodnie z listą skończyliśmy wszystko. Zgodnie z listą skończyliśmy wszystko. 1759, 1766, 7 awanturniczości mniej zużyliśmy na magu. Tutaj w kufrze też jakieś rzeczy siedzą. No dobrze, no niech siedzą. Niech siedzą, moi drodzy. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Siemanderko i papatki.